Siemanko, gołąbeczki, ostatni kwiecień, zobaczcie jak jest pięknie. Aż chce się żyć, urlop zaczęty. Urlop zaczęty, czekajcie, mi się to zacięło, żałobnika mi podziubały. Ale dostał pieprz taki, że chyba już go nie dziobię. Tak, zniosły jajka tu, ja tak czułem, że coś może być później. Zobaczcie, biedaku te. No, zobaczcie, jak mu łeb rozkwasił. Menda. To menda. No, ale co zrobić? Tak, Tipler nie wrócił. Mówię, może jeszcze przyjdzie na drugi dzień, czy coś. A, to pusztowe moje wlazły młode, bo ja wczoraj zamykałem. Ale już z młodymi problem, to musiałem je zostawić. Zaraz je muszę złapać. No i nie wrócił. Także przestraszył się, poleciał, tak to jest z młodymi czasami. No i niestety nie wróciło mu się. Został tylko jeden. Ten młodszy. A tamten już wraca, już to i tamto. To te gądzie wszystkie głupieją. Ostatnie jajka. Jeszcze mają dzisiaj szansę znieść. Które pary zniosą dzisiaj, oczywiście dzisiaj zniesie to jeszcze jutro, drugie może znieść, a tak to już reszta, do widzenia, kończymy to, bo będzie tego bardzo dużo oczywiście. I się młode podrywają, chciałby już tu przelecieć, jak mnie to denerwuje, jak one się tak wychodzą na budę, a potem od razu wszystkie tu. O, kolejny Tipler w górę wyskoczył. Nie, ale ten się kręci jakoś. Już młody, o. Perłowiaki, jaśniaki. Trzeba będzie to oddzielić. Stare napieprzać mocno. Bo jest tych starych trochę. Zobaczymy. Mam różne plany, różne pomysły. Nie wiem jak tam u was, ale u mnie już meszki takie gryzące, tak gryzą, że masakra. Normalnie aż widać się na filmie. To zaraz będzie właśnie problem, bo będą młode zagryzały takie rzeczy. Już się zaczynają meszki, to zaraz i choroby się zaczynają. Pełno pocztowych chodziło, ale jakoś nikt nic nie zalaciało do mnie. No i dobrze. No zobaczcie, myślałem, że już się atakuje postułeczka. Nie ma siadania tu. Kilka młodych chodzi w gołębiach. Co sobie patrzę? O, jaśniaczek. Wyloty, boczaciak. No piękna pogoda. Ślicznie jest. Normalnie majówka będzie w tym roku ciepła. Ostatnio nie była ciepła. O, po żarcie trzeba było jechać, jak to mówi Krzysztof. Podatek trzeba zapłacić. 50 kilo pszenicy i 50 kilo jęczmienia, zenka, 75 kilo i proso. 25 kilo na 2 tygodnie starczy. Jęczmień to mi się podoba wam, powiem, zobaczcie, jaki suchutki, jaki żółciutki. Piękny. 140 za metr. Pszenica paszowa.
No, zobaczymy, jak będą je jadły. No, nie miałem gdzie kupić, dzisiaj musiałem zajechać do głównego dystrybutora u nas. Nie, nawet słonecznik się trafił. Sorgo, mieszanka. Zobaczcie, teraz po białych, czarnodziobach co wyszło. Jeden będzie biały czarnodziób, a drugi będzie jasny na białym ogonie. Także ciekawe. A już od razu widać, bo ma troszkę jaśniejszy dziób, to wiadomo, że będzie biały. Czarnodziób. Już wszystko. Wtedy był wyrociak taki na trzy pióra, teraz na białym ogonie będzie, tylko że z fartuchem widzę takim. No. No ale ciekawe. Tu jest ojciec bez korony, samice koroniata. To jest sercowy. Jeden. Fartuch ma straszny. Taki jeszcze ciemny, ale biały ogon. Tak ciepło to też nudno, ale patrzę, mówię, coś tutaj siedzi, chyba jakiś srebrniak. O kurwa, ucieknie za ramię. Czarnodziób piękny. Ładny. Oprawiony. Tu w rogu. Taki nie byle co, ładny. Ładny. Super łapać. Nie ma lepszego. Nie ma lepszego Tomiego. Ładny. Piękny. Nawet nie chcę mi się tego do klatki wsadzać, żeby wam pokazywać. Ale zobaczcie, majówka. Wszyscy mają sielankę, perłowiaki mają sielankę. Zobaczcie, jak sobie siedzą. Nie chcę ich płoszyć za bardzo. No ale musiałem złapać, żeby mnie tutaj do golemnika to nie wlazło. Właśnie przyjechał jeden z widzów. Zabrał cztery białaski. Został tylko szymelek. No i tak właśnie lubię. Nikomu nic nie obiecywać, tylko Tomek, masz coś z białych na tą chwilę? Zaraz zobaczę. Cztery. Zaraz będę. I tyle. A wszystkim tym, co obiecujesz, dobra, to potem się przekłada wszystko i to tak jest. Jak jest. Dobra, sztuka do przodu. Piękna. U nas się łapie wszystko, bo sąsiedzi mają jeszcze lepsze. Ale żeby być sprawiedliwym, to trzeba troszkę zaraz wypuścić białaski, bo one siedzą cały dzień, jak mam wolne, aż do wieczora. No jest 16:10. Młodzież się rozchodzi. Ale zaraz je połapiemy pod siateczkę. I wypuścimy pocztowe. No taki niedzielny. Taki nudnawy teraz te dni troszeczkę oczywiście. Ciepło, każdy już myśli tylko o tym, żeby odpocząć. Walnąć się na leżaku. Już nie oglądamy filmów. Zauważyłem też po statystykach, także nie, to się nie dziwię. Ja jeszcze coś tam nagrywam, ale zobacz. Nawet miałem lotować się troszkę, te pocztowe przylotować, ale też mi się nie chce. Na tą chwilę. 22 mam, czy tam, o, w maju mam ślub. Półtusku, także jakoś dam radę jeszcze pozbierać się wszystkie do kupy i polecimy. A, wrócił jeden pocztowy biały. Z 40 km, młody, na czarnym dzióbku. Chyba mam tu film jakiś, to wrzucę. On dzisiaj młody wrócił. 40. Dobrze, tych zapinek nie mam. Znaczy nie mam, pozakładałem tym, co wróciły. To teraz przynajmniej wiem, ale to nie jest ten od kaczorka. Od kaczorka były białe, jeden był z czarnym dziobem. Ale to nie jest ten od kaczorka. Kaczorek dzwoni, powiedział, że jedna sztuka mu tylko została. No niestety. Co zrobić? Do mnie nie wróciła. Tam sąsiad, ty nie, dobra. Łapiemy to towarzystwo. Uda! Dobra rzecz, siatka. Zamyka szybko.
i nie ma problemu. O, tu dostałem samicę białą do wypuszczenia, zaraz ją kolego wypuszczę, taką z czerwoną obrączką i z czarną zapinką. Ona taka, ten dziób ma taki zakrzywiony, różni się od moich, ale się dobija. Zaraz ją wypuścimy, to złapię jeszcze jeden jasny, mi się gdzieś schował. Amrzyński. Amrzyński. A tu łapańce i ta perłówka od Krzyśka. Nie wiem, co z nią zrobię. Dzikusy. Nie, no mogę wyjść, bo tam patrzę, że dziura się taka zrobiła. Mogą uciec. Rum jest syf. Smród. Nie śmierdzić, to nie śmierdzi. Ale syf ogromny, tam ludzie się bulwersują na niektóre rzeczy. Zobaczcie. Ale to jest takie coś teraz przejściowe. Jaki piękny. To jest czapasz, a nie ten, co ostatnio złapałem. Za tego ostatnio, co złapałem, ciężko wziąć nawet 120 zł. A za tego? Ten to będzie kosa. Jak on pójdzie w górę taki łaciaty, to wszystkie pustułki odlecą. Najbardziej waleczny młody. Czepelek. No, także młodych już pocztowych na tą chwilę nie ma. Tu jest jeszcze taki. Jeszcze taki. Jestem bez obrączki. Też winerowaty, ale kurde, jaki potężny. Znowu będzie 5 sztuk do oddania, ale tych kolorowych nie chcę. Trudno, zostaną. No, kolego zaraz wypuszczę, bo te od razu w górę idą. Która to jest? Gdzie ona jest? Ona tu siedzi. No, ona to poleci. Kolega z Małopola tutaj mówi, że mu tyle młodych poleciało. Dorosłych, o, czekaj. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobrze, że tu została. O, tylko ogonkiem. Ej, wyszła. I zaraz będzie góra. Poszła tam. Tam jest Małopole. Nie, tam gdzieś nadlatuje. Dobra, siadajcie. Może na przyleci. Nie, już mi zginęła z oczu. To nie jest ona tam. Ona gdzieś tam poleciała. No zobacz, jakie spragnione żerowania od razu na ziemię siadają, nie na tam. O, lata tam, nad drzewami. Nie wiem, z pół godziny może posiedziała. Ale ja nie zbieram. Nie donoszę, jak będzie chciała przylecieć, to przyleci. Blisko im zostawiłem. Jadę od razu do kopieli. Tu lata, ty, może przyleć. Zobacz. Pół roku trzymany gołąb w zamknięciu. Ty może? Padło. On tu jest. Może się będzie trzymała tutaj.
Tak. Te to są szczęśliwe, że latają. Nie chcę usiąść, ona tutaj przychodzi, ale... Ale odlatuje, bo ona się... Robi z nimi ze dwa kółka i odchodzi, także... Ciężko. Ona nie ma. A one... Nie mają chęci sobie... Usiąść. Wrócił z numerem telefonu, zobaczcie. Ze ślubu. Czerwona. Same kurde samce mi zostały. Nie wiem jak to się stało, ale on nie będzie miał tej zielonej zapinki, bo ma numer telefonu. Na pogoda, jak ludzie wypuszczają, to one wracają. A nie patrzyłem, czy ma wszystkie pióra. Ja zakładam nieoryginalne obrączki, także... Przyleciał. Pocztowa nie wróciła. Trzeba zakończyć tą nierówną walkę. Co to? Ognisko. Nic. Puściłem pocztową, mi przywiózł taki. Wziął tę młodej i pocztową swoją. Białą przywiózł, bo do sąsiada siadała na dom. Nie ma do końca dnia. Pozdrawiam miłej majówki.